po heroicznym boju, ale wygraliście. No, nie spodziewałem się, że to będzie... Wiedziałem, że to będzie dobry mecz, ale nie spodziewałem się, że będzie tak ciężko po Maxowi, który tutaj gromi rywali od zwycięstwa do zwycięstwa, ale jednak to był dobry mecz i z waszym wygraną, ale po bardzo trudnym meczu. Zgadza się, przeciwnik postawił nam ciężkie warunki. Nasz skład dzisiaj nie był optymalny. Dwóch chłopaków było kontuzjowanych, ale na szczęście wynik końcowy zadowala nas w 100%, więc powinniśmy się z tego cieszyć. No właśnie, może powinienem rozpocząć od pytania, jak zdrowie, bo tutaj też były różne dramatyczne momenty. Jeden z udziałem pana, kiedy leżał pan za linią boczną i wydawało się, że już może pan do gry nie wrócić dzisiaj przynajmniej. Nie, no, tabletki przeciwbólowe działały, więc drobny uraz jest, ale myślę, że go wyleczę jeszcze do końca, więc powinno być dobrze. Czyli to jest historia sprzed tego meczu, tak? Sprzed tygodnia, tak, tak. Jeszcze w czwartek, jak graliśmy z Tapolem, to nieszczęśliwie upadłem i są tego efekty teraz. Ale mam nadzieję, że do końca dogram i osiągniemy cel, jak sobie postawiliśmy, czyli zwycięstwo w tym turnieju. Bez porażki, tak? Bo... Bez porażki, to nie wiadomo. Liczymy oczywiście na komplet zwycięstw, no, ale wiadomo, jak to jest. Czasem słabsza dyspozycja jednego, drugiego zawodnika powoduje to, że nie idzie gra tak, jakbyśmy tego chcieli. No właśnie, bo nie ukrywam, bo też jest pan postacią znaną tutaj w tym mieście nie tylko i potwierdza to pan w lidze i walczy pan o koronę króla strzelców, zespół wygrano w lidze i głosy, że ktoś strzelił dużo bramek w lidze, ale nie tyle co Golon, więc rzeczywiście no, ta skuteczność jest dobra, zadowalająca, wystarczająca? Znaczy nie przykładam wagi w ogóle do bramek, po prostu liczy się zwycięstwo zespołu i to jest po prostu tylko dodatek do tego turnieju, nic więcej. Nie skupiam się na tym, żeby po prostu indywidualnie grać i strzelać jak najwięcej bramek, tylko gra zespołowa to jest priorytet tej drużyny. Ale pracuje pan na całym boisku i widać pana na obronie, no oczywiście najczęściej gdzieś tam z przodu, ale to nie oznacza, że nie wspomaga partnerów z tyłu. Po prostu tak się ustawiamy, że cały zespół broni, cały zespół atakuje, nie ma jakiejś tam pozycji, że jeden jest z przodu i nie cofa w ogóle, tylko cały zespół gra z przodu, cały zespół gra z tyłu. A dzisiaj ogniu zabrakło, które bardziej by no, delikatnie wspomagały obronę, atak, co dzisiaj, bo dzisiaj też kilka bramek straciliście, to wam się to też jakby specjalnie nie zdarza. Straciliśmy bramki przez swoje indywidualne błędy, rozluźniliśmy się trochę, nie wiem, czy może za zbyt słabo podeszliśmy do przeciwnika, zakceważyliśmy trochę i nie były tego właśnie efekty w postaci kilku bramek, gdzie nie tracimy zbyt wiele. Pan swoje umiejętności kształcił, szlifował na jakich boiskach? No, w obornikach, wsparciu obornikach, tam się wychowałem, tam grałem kilka lat i później poszedłem do Piotrowa i tak to wygląda. W tym zespole od dawna, od bardzo dawno, od początku, myślę o Pomaxie, Pomax Football Team? Nie, od początku nie, oni tam już istnieją dużo wcześniej niż ja zacząłem tutaj grać, tu myślę, że trzeci rok czy czwarty już leci, jak jestem w tym zespole. Liga jako taka, jak pan to może ocenić, mocna, różna, no bo są wygrane dwucyfrówki, ale też no, tak jak ten mecz trudny. Znaczy powiem tak, czołówka jest czołówką, tam raczej nie ma takich meczów, gdzie można przegrać, ale środek tabeli tak najbardziej to jest loteria. Tam każdy z każdym może wygrać. Więc ta finałowa piątka będzie kształcić się praktycznie do ostatniej kolejki, bo nie wiadomo kto w niej będzie z tych środkowych zespołów. Na ten finish ligi, na najważniejsze mecze będzie optymalna już drużyna, pan w optymalnej dyspozycji, ile tabletek trzeba będzie zażyć, czy jednak się to wyleczy do końca? Tego nie mogę obiecać, czy zespół będzie w komplecie, ale staramy się jak najwięcej ludzi zbierać tutaj, żeby wygrać ten turniej, tak jak postawiliśmy sobie na samym początku, że przyjeżdżamy tu wygrać go, bo gramy u siebie, więc wypadałoby wygrać. Co pan sądzi o ziomkach? To może być rzeczywiście rywal najtrudniejszy? Ciężki przeciwnik, ciężko się z nimi grało. Ale miejmy nadzieję, że mecz się potoczy podobnie jak ostatnio i wygramy. Bo wy jakoś się tutaj znacie, graliście pewnie kiedyś tam, może wsparcie, może w innych drużynach. Dużo chłopaków grało kiedyś właśnie na dużych boiskach, później przeszli na halówkę tutaj do nas w obornikach i stąd się praktycznie znamy.